Pierwsza runda. Mocne ciosy spadają na głowę Struciński od samego początku. Bardzo otwarta na cios jest Strucińska niestety. Kolejny prawy. Musi zawodniczka z Włocławka uważać na te ciosy płynące z rąk francuski. Tak jest, liczenie. Zasłużone liczenie. Dała się zasypać przy linach Strucińska. Musi coś zmienić w swojej obronie Strucińska, gdyż po prostu jest bardzo otwarta na ciosy. Głowa wysoko, ręce nisko, żadnych rotacji, żadnych zaizlin ciosu, żadnych uników. Żadnego elementu defensywnego nie widzimy w boksie Strucińskiej. Która w zasadzie wręcz czeka, aż Bachelet ją zaatakuje. Dobry prawe Bachelet. Teraz kolej dobry lewy Struciński. I koniec pierwszej rundy. Ładnie się odgryzła Polka na koniec. Znowu niestety pomyliłem ring i oczywiście walka toczy się dalej. Gong mieliśmy na ringu B. Gdzie mamy walki dodatkowe. Dobry prawy Bachelet. Dobry. Jeszcze lewy. Wymiana przy linach. Ostatnie sekundy. Koniec. Runda zdecydowanie dla francuski. Musi coś w swoim boksie Martyna Strucińska zmienić. Gdyż swoją oponentkę trafia rzadko. Sama podatna na naprawdę dużą liczbę ciosów. No nie widzimy niestety żadnych elementów defensywnych w jej wykonaniu. Mamy początek drugiej rundy. Czy znowu mocno zaatakuje Bachelet? Teraz dobry podwójny lewy prosty Polki. Ale i trafia Bachelet. Będzie mieć zaraz liczenie chyba znowu. Mocno atakuje francuska. Polka próbuje już przytrzymywać rywalkę.
Mocno zaczęła Bachelet, ale troszeczkę już w tym momencie spuściła z tonu. Kolejny cios na sztywnych nogach przyjęła Strucińska. Gdy tylko Strucińska znajduje się przy tynach, nie ma żadnej odpowiedzi na ciosy Bachelet. Teraz dobre prawe, dwa dobre prawe ciosy z prawej ręki Strucińskiej. Lewy podbródek francuski. I koniec rundy drugiej. Jeszcze w grudniu 2021 roku Bachelet deklarowała, że stoczyła 21 oficjalnych pojedynków, z czego 18 wygrała. Tak jak mówiłem, trenowana przez ojca Jérôme'a w trakcie pandemii w przystosowanym do treningu w garażu. I na razie widać, że te treningi przyniosły pozytywny skutek. Francuska jest lepsza w tym pojedynku. I miała rywalkę liczoną w pierwszej rundzie. A tą rywalką jest reprezentantka startu Włocławek Martyna Strucińska. Z dobrej strony naprawdę pokazują się dzisiaj Francuzki na ringach. Kaëlia Maupin zdecydowanie wygrała z Danutą Lewandowską. Teraz na drodze do zwycięstwa jest Sindel Bachelet. Dobre lewe prosty Bachelet. Znowu wymiana przelina, chociaż bardziej do Bachelet trafia z Prucińską.
Oszukuje na nogach francuska Polkę. Już wyluzowana, pewna zwycięstwa. Dobre prawy, kolejne dobre prawy. Bardzo dużo ciosów spadło niestety dzisiaj na głowę Martyny Strucińskiej. Ostatnie 10 sekund. No i koniec pojedynku, w którym chyba nie mamy złudzeń. Iż w półfinale znajdzie się francuska Sindel Bachelet. Drodzy sędziowie, po tej walce prosimy o podejście do stolika delegata technicznego. The referees, the judges, after this bout, after all bouts, please go to Mr. Dragojuk Radowicz, supervisor. This is a super person and he's waiting for you after this bout. Okay, ladies and gentlemen, but first, verdict. Winner by unanimous. Tak jest, jednogłośnie na punkty 3-0 zwycięża francuska Sindel Bachelet. Narożnik niebieski. Blue Corner! Congratulations for Blue Corner Fund. And now it's time to say thank you. Czyli jutro w półfinałach dwie francuski.